Według prognoz na zbliżający się pierwszy weekend wakacji sobota zapowiada się deszczowo, natomiast w niedzielę pojawi się trochę rozpogodzeń. Pogodnie witam Państwa. Ula Matysiak, zapraszam na prognozę pogody. Rejon Pomorza Gdańskiego znajduje się w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, a nad Niemcami w ciągu najbliższej doby utworzy się odrębne, nieduże centrum wyżu, które będzie przesuwać się na wschód, a nasz rejon mijać będzie w nocy, z piątku na sobotę. W efekcie z południowego zachodu jutro przejściowo napłynie do nas ciepłe i w miarę suche powietrze polarno-morskie. A tej nocy na Pomorzu będzie pogodnie, z umiarkowanym i małym zachmurzeniem, a chwilami nawet bezchmurnym niebem, na termometrach od 10 do 13 stopni. Wiatr początkowo na wybrzeżu będzie umiarkowany, następnie już wszędzie słaby. Ciśnienie natomiast wynosi 1020 hektopaskali i jest niestabilne. Jutro spodziewamy się małego zachmurzenia, które wzrośnie po południu do dużego, a okresami nawet całkowitego, ale nie będzie padać. Temperatura wynosić będzie od 20 do 26 stopni, więc nie zmarzniemy, zwłaszcza że wiatr będzie słaby, a chwilami w ciągu dnia umiarkowany. Barometry pokażą 1017 hektopaskali. Na Bałtyku rządzi wiatr zachodni, początkowo silniejszy, osiągający 7 stopni w skali Beauforta, ale później już 3. Jego podmuchy będą jeszcze łagodniejsze jutro. Przełoży się to także na stan morza nie wyższy niż 2. Kierunek tego delikatnego wiatru będzie południowo-wschodni. Taką oto pogodę będziemy mieli u progu lata. Kolejne prognozy już wkrótce. Do zobaczenia.